Cuidado. My God. Secret to tell you, Captain. I have been prank calling Mr. Rubio. I asked for directions to his vault in Russian, then hanging up. He's getting very cross. Psychological warfare, yes? An essential tactic. Acquired. I have your location. Once you are inside the compound, I will be able to see you on CCTV. You know, I am almost jealous of you out there in the field once again, but then I think of the drainage pipe you're about to swim through, and I am not so jealous. The entrance is right up ahead. Thank you.
Maneczko, a dzisiaj wam pokażę w tym odcinku nowy sposób na zrobienie Cayo Perico. A więc tak, bierzecie sobie pistoleci, strzelacie w tego chłopa i teraz zawracacie. Idziecie jak tam strona. A więc widzowie, robicie takim sposobem, co ja. Cztery, trzy, cztery, cztery, sześć, siedem. No i widzowie, jest taki gliczek, że
mogą was... Ten, że jest alarm w Kajeperiko, więc... ale co zrobić, widzowie, żeby nie mieć tego alarmu? Pierwsze co, musicie zakończyć... Wchodzicie, odszukaj nową sesję. Sesja tylko dla zaproszonych. I tak, sesja dla zaproszonych dajecie i ja wam powiem, co trzeba zrobić. Respicie się w kosatce. Tak, respicie się w kosatce. Teraz, to jest teraz ważne, widzowie. Trzeba... Wyciągacie telefon, robicie tak i dzwonicie do Pawła. A jak nie... No i tak, widzowie, musicie teraz anulować akcję i zacząć wszystko od nowa. Wchodzicie sobie teraz w kontakty. Dzwonicie do Pawła. I teraz klikamy anuluj. Wstępna opłata nie zostanie zwrócona. Trudno. I teraz tak. I teraz wchodzicie do swojej kosatki. Tak, do swojej kosatki. No i teraz wdajemy sobie tutaj i musimy zapłacić kilka tysiaka, żeby zrobić ten. Punkt ucieczki macie, punkt wejścia do rezydencji macie, więc wy tylko musicie sobie zaznaczyć coś tam. I taki, widzowie, jest właśnie glitch na... jeśli wam glitch nie zadziała, żeby mieć alarm przed hakowaniem, to też może być zwrócona uwaga, że trudno się robi teraz Kajoperiko po nowych zmianach. Oglądałem to już u Bachusa. Zapraszam na jego kanał Bachus. No i widzowie... teraz tak, potrzebujecie sparoła, żeby szybciej zrobić tę misję tak w ogóle. A, no i tyle. Możecie już sobie ten, jeśli zanulujecie napad na Kajoperiko Heist, no i ten, no to już będziecie mieli, nie mieli glitchy na GTA Online. A więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć, Naura.